Witajcie, z tej strony Krzysku w kolejnym odcinku Wesson's Reveal. W dzisiejszym odcinku zadanie poboczne Szlak Krwi. Jeżeli Ci się odcinek spodoba, zostaw łapkę w górę, skomentuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli chciałbyś pobrać tą grę, kliknij link w opisie. Dzięki temu również mi pomagasz. Całe wszystkie zadania poboczne zrobię w tych osobnych odcinkach, żeby odcinki nie były zbyt długie. Muszę przyznać, że najtrudniejsze to będzie obóz kultystów, ale zobaczycie sami. No to zaczynamy. Udajemy się do Topwater porozmawiać z kapitanem. Napić się z nim. No to pijemy. Flaszkę wyciągnął. Kilka butelek rumu później. O! Dobra. Nasz szeryf trochę podirytowany. Witaj jako szeryf federalny. Mam obowiązek przeczytać zatrzymanym ich prawa. Gdzie ja podziałem ten dokument? Nieważne. Przejdźmy do sedna. Powodem tego zatrzymania jest picie nielegalnego rumu. Brzmi znajomo? Za to możesz trafić do więzienia, ale zamiast tego dam ci szansę na zadośćuczynienie. Aligator zaatakował miejscowy tartak na cyprysowych mokradłach i zabił jednego z dwaj. Widzę, że potrafi dobrze strzelać. Pomóż mi się tam dostać. To oczyszczę cię z zarzutów. Kolejnym krokiem jest udanie się do cyprysowych mokradeł. Dobra, jesteśmy na miejscu. I teraz szukamy drwali. Mamy znacznik, tu są. Szerifie Barnes, wreszcie pan przyszedł. Letiche, czy on nadal jest w tartaku? Letiche nie istnieje, to zwykły aligator, który uciekł, ale daje słowo, że go wytropię. A co zrobimy z ciałem? Trzeba zanieść nieboszczyka do miasta i zorganizować mu pochówek. Ale zapach krwi przyciąga komary, a on nie daje nam zrobić ani kroku. Barnes, pomóż. Trzeba znaleźć i spalić ich gniazda. My popilnujemy ciała. W skrzyni jest pochodnia śmierci, tak że opad będą się trzymać z dala. Zaktualizowało nam się zadanie. Mamy spalić 3 gniazda. Do tego nam będzie potrzebna pochodnia. Dobra, i lecimy, szukamy. Dobra, pierwszą już widzę. Lecimy dalej. W sumie to jest aligatora o swoje. Zawsze trochę zaoszczędzę na broni. Niech robi robotę za mnie.
Tak, tak. Pochodnią dużo zdałam. Dobra. Skrzyneczka jest. Ciekawe, co w niej drobnie. No. Właśnie zawsze przyda. Dobra, mamy drugie gniazdo. Podpalamy. I lecimy dalej. Niedźwiedź jest to. Łos swoimy sobie. I lecimy dalej. I jeszcze bot nam się trafił, dobra. Co on ma ciekawego? No. Okej, okay. Idziemy spalić ostatnie gniazdo. Jeszcze mi tu ktoś leci. I możemy wracać do Barnesa. Zadanie nie było jakoś specjalnie trudne. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra, jeszcze tutaj trochę pozwiedzam. Może coś jeszcze się znajdzie. Thank you.
Sheriff Burns wytropił Letichę i zapuścił się w głąb mokradeł. Bez obaw szeryf sobie poradzi, nie bez powodu. Właśnie jego oddelegowano do Deepwater. Czyli kwestia komarów już załatwiona. Dobrze, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Trzeba odesłać nieboszczyka do jego ojczyzny. Niech Rowley przyszykuje swój statek. Dobra, to teraz wracamy do kapitana. Czyli plotki się potwierdziły. Letichę rozszarpał drwala. Niech mnie kule biją. Moja piękność nie przewozi martwych, ale tym razem zrobię wyjątek. Chwila, a gdzie Burns? Jeden z moich załogentów widział, jak razem puszczaliście miasto. Że co? Barnes poszedł zapolować na Letichę? Sam merdzi. Au revoir, szeryfie Burns. Bagienne robaki pewnie już jedzą jego truchło. Dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę.